Hej, witam Was bardzo serdecznie. Tu Elzbeth Iron i zapraszam Was na kolejny odcinek z Fallouta Trójki. Idziemy dalej w stronę tego pomnika Waszyngtona i do tego Muzeum Technologii, żeby... O, długo to trwa. Znaczy, ostatnio żeśmy zahaczyli o jakąś taką poboczną miejscówkę tak trochę. Przy tym, tam gdzie ci bandyci byli, no to to było przedwczoraj bodajże. Wczoraj, no już byliśmy tutaj mniej więcej, ale i tak trochę to zajęło. Ja tak standardowo sprawdzę sobie, czy się... No standardowo muszę sobie sprawdzić, czy to się nagrywa, bo jak ja sobie nie sprawdzę, to wiecie. Naprawdę. No ja już jest, mam takie wielkie uczulenie na ten... A, że szkoda gadać. No, więc idziemy sobie dalej. Patrzyłam tak dzisiaj dopiero. Dzisiaj, czyli ja mam... Jezus, sobotę. Patrzyłam sobie tak z ciekawości odnośnie tych gier całych, wszystkich. W maju co wychodzi i tak... Ja się czuję, że ja bym zaraz... Nie, że nudne gry, to nie jest to słowo. Czemu w ogóle mi nie pokazuje od... Znaczniki odpada. Zazwyczaj mi pokazywało. Nie? A teraz coś... A mniejsza z tym działa, działa. Ej, to się liczy najważniejsze. Resztą się nie przejmuj. Czy ja się cofnęłam? Tak, ja się trochę cofnęłam. Nie, dobrze idę. Przecież mieliśmy iść w stronę tam, gdzie jest ten znaczek, nie? Czy nie? Czy... No tak, raczej tak. Takie było założenie, żeby iść w stronę znaczka. Mall Outpost. Dobra, idziemy tędy. Więc tak popatrzyłam, no fajnie, no coś tam wychodzi. Nie no, może weny na to nie, nie to słowo, wiecie. Nie to słowo. Ale ej, ja tak mam. Jak jest pogoda brzydka, zachmurzona, nie padać nie pada, ale jakby padało, to nie chce mi się, ej, czuję się zmęczona i najlepiej bym poszła spać. Znaczy, spędziła dzień w łóżku, no dosłownie. No ja jeszcze czuję, że zbiera mnie. Migreny nie miałam w tym miesiącu, no, no, wiecie, no. Moja głowa niestety. Takie moje życie. Piękne. No i plus, no pogoda jest taka zachmurzona, taka, wiecie, leniwa. Nie chce mi się, obrazi się pewnie, ale mi się nie chce. No nie mam weny, no nic nie poradzę, musi mi wybaczyć dzisiaj, no. Mieliśmy wczoraj gdzieś wyjść. Piątek mam na myśli. Nie wczoraj. Ale tak, no, no nie, no chciałam sobie porobić jeszcze jedne rzeczy, parę tych, co za, ej, zazwyczaj muszę. Zmieniam sobie też, zaczęłam ostatnio znowu zmieniać sobie te miniaturki, więc też to troszkę. Strasznie mi się nie podobał u mnie Alan Wake, wcześniejsza miniaturka. Teraz? Znalazłam fajną rzecz, więc zrobiłam sobie. No i tam, nie wiem, Black Opsy chyba zrobiłam, Call of Duty najpierw zrobiłam, wiecie, tego. Bo ja po kolei albo idę od dołu, od tych starych serii, albo idę od tego tam, gdzie skończyłam mniej więcej. Więc tam miałam... Które to? Wiem, że... Nie Black Ops. Aha, World at War. Okej, dobra. Aha, miny. Dzięki, będzie zbieractwo. Więc zrobiłam właśnie... Co? World at War zrobiłam i tak patrzę, no bo wyświetliło mi się, bo wpisałam Call of Duty u mnie na tym. I tak, no dobra, no to do tego też już zrobię, jak już tu jestem, to to zrobię. No to zrobiłam... Użyłam tych samych, tylko inny ten.
bo nie ma, czasem nie ma sensu. No i zmieniłam, no. Co one takie, te miny grzeczne, że one tak się dają rozbroić? Inne są bardziej agresywne, nie? Pewnie to są... no... grzeczne miny. No więc pozmieniałam tam trochę, żeby to było ładnie, wiecie. To jak wszystko, już to wszystko. O Jezu, co ta gula? Gula. Gula. Jasne, tak stukaj do jutra. Ale teraz ty będziesz miała te gule na głowie. Nie, nie maszynówkę, jakiś ten... nie maszynówkę, szturmówkę. Zapałki były szturmowe, szturmówki się na... nie wiem, ja się nie znam. Ja jeszcze śpię. O, krwawa jadka coś wlazła. No piękne to jest. Piękne to... Teraz jeszcze... Ojej, poczekajcie, 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 poczekajcie. Teraz. Brzuchu mi burczy. Ja zobudziłam się już z bólem głowy, więc jeszcze nie jadłam. Boże, ale jesteście... niemilce jedne. Nie? O, w tym życiu. Ty, bo jak wyciągnę pałkę... nie zdążę. Patrz, jaki cwaniak. Jaki cwaniak, nie? A tamten gdzie poszedł? Cwaniaku, dobiłbyś mnie, a ty se poszłeś. Nie, pićku nie. Dobra, powiedzmy tak, 3. No, przedwojenne. Więc no, najpierw tak, u mnie jest, jak się budzę z bólem głowy i tak dalej, no to no sorry, niestety tylko tabletka idzie pierwsza. No, może byś najpierw coś zjadła? No, no właśnie ja nie. Nie, już strzelby nie będę... nie będę zbierać, a i tak podniosła. Mówiłaś coś? Nie? Dobra, co dobre? A, łatwe. Szybko tu się zawsze wydawało mi się, że się te spinki się łamią szybko. O, granaty, o, steampaki. Dajcie. Nie, tego pistolet. Nie, wezmę, bo chyba mam tam pistolet. Nie? Mam tam jakąś dziesiątkę. Taką. No i więcej nie zbieram. Dwie. Nie, nie, nie. Szturmówki nie bierz, tam masz jeszcze. No więc nagram sobie, kawcie sobie zrobię i wtedy sobie zjem, mam ciacho. Pan Iwo, co wczoraj? No wczoraj, piątek kupił. Kupił ciacho dobre nam. Zwykłe, najzwyklejsze, ale zawsze dobre. Ja nie muszę mieć nie wiadomo jakich. Tu żeś przylazł, co? Nie, to jest jakiś inny. Krzyczy, Jesus. Jezus. Ciekawe, czy ta krwawa jadka nie sprawia, że zawsze, nie wiem, jeden strzał. Bo też tak, ja nie wiem. Ale... piękne to jest, nie? Co za nieszczęśnik. O, już ten... no, mapa. Już ten, już to miejsce. Ej, pamiętam, że mi się zawsze podobało to miejsce. Nie, ja wiem, dziwne, ale to jest taki... czekajcie, gdzie to było? Gdzieś po lewej stronie albo u góry. Nie, to było tu. Nie. Nie, gdzie to jest? Nie, to by nie była świątynia. Gdzie to było? Nie, to mole... mole polowe... pinowe. Mieszaj. Nie, gdzie to jest? Hej, 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 hej.
Nie, czekajcie, chciałam. Świątynia Unii? No nie, to było jeszcze inne. Może mi się myli z jeszcze czymś innym. Ale tam też mieli... biednych ludzi. Takich. I to było fajne. To mi się zawsze... Ciekawe, jak po latach stwierdzę, zobaczę tą lokację i tak... Nie, no to jest brzydkie. Co ci się podobało 10 lat temu, albo więcej nawet. Nie, no więcej. Takie minimum 12, powiedzmy. Jak co ci się po... Really, no wiesz ty, co? Poglądy się z wiekiem zmieniają. Hobby. Nie, hobby, może nie hobby. Dalej gram w gry. Ale mam na myśli, że no, zmienicie czasem zdanie na jakiś temat. Nie wiem, czegoś nie lubiliście jeść kiedyś, a teraz zajadać się jak... wariaci. Mam na myśli siebie i placki. O Jezus Maryja. Oj, miałam w tym tygodniu. A ja jeszcze bym zjadła. Niestety... Nie wiem, jak zrobię, to zawsze jest tego dużo. No, dosłownie. I zawsze jest tego na 2 dni. Placków. Ja już mam, wiecie, opcję rodzinną włączoną w wełbie i robię zawsze jedzenia dużo. Samo teraz, jak jedliśmy wczoraj... No wczoraj, wy będziecie mieć... Dzisiaj macie chyba poniedziałek. No, bo na niedzielę miałam nagrane wcześniej. Czyli wczoraj, czyli w piątek nagrałam. Więc dzisiaj macie poniedziałek... Nie no, dzisiaj macie poniedziałek, ja tylko Tomb Raidera na niedzielę potrzebuję. Więc jak ja zrobiłam tego obiadu zaś, to zaś było... No trzeba by odgrzać mi go zjeść, bo schowałam. No sorry, nie będzie się marnować jedzenie. Weź kurwa Jacka. O Jezu, uwielbiam. Ty też, kochanie, zeskakuj ze schodów. Ale wyszło tego, że no jeszcze jedna osoba by pojadła. Czyli ja robię tak na 3-4. A ostatnie placki też tak... No, te 4 by zjadły. Osoby pojadły. No co, placki uwielbiam, naprawdę. Że tak jak mówię, tym drugim razem brakowało mi czegoś. Znaczy mam na myśli... Oj, zwiesiłeś się. Mam na myśli, że śmietany zabrakło, bo ja ostatnio ze śmietaną mam placki. Ale za każdym razem, powiedzmy, ten smak jest inny u mnie w tych placach. Naprawdę. Ostatnio były dobre. Jeszcze wcześniej, nie te co teraz. To był zeszły miesiąc. O, zeszły miesiąc. Kochanie, jak tam wlazłeś? Pomóc ci? Aha, chyba... Nie, ten ty przecież nie wlezie. Zeskocz. No chodź do domu. Chodź do mamu. Do mamusi. No pokaż, którędy idziesz. No pokaż, którędy żeś tam wlazł. No pokaż. Jak pięknie. Ojejku. O! Ten... Nie, no przecież tam nie było kładki żadnej. Co ty? Chodź tu bliżej. Ojejku. Naprawdę dzisiaj ta krwawa jatka strasznie wchodzi, jak widzicie. Czy on stuknął auto? No stuknął auto. Mhm. O, ale niezły krytyk wszedł. I krwawa jatka na końcu, jamen, i pozamiatane dosłownie. Jest pyszne, pyszne to jedzonko czasem zrobię. Nie mówię, że nie. Nie no, to auto się przesuwa. Nie wiem, czy ja powinnam teraz koło niego być, bo zaraz jak mi je... A nie, jest tu zejście. Nie, myślałem, że nie ma. A i tak tam nic nie było, więc po co ja tam mam? Ja wiem, że w ogóle zaś wchodzę w... No to auto dalej się przesuwa. Wchodzę gdzieś, gdzie mnie nie powinno być, no ale wiecie, no pozwiedzamy sobie przy okazji, pozbieramy jakieś rzeczy. No bo czemu by i nie? No czemu by i nie? Znaczy tu raczej już nie ma nic. Tam się raczej nie wciśnie się, bo i tak tym bardziej nie ma nic. Czy auto dalej sunie? Ja.
auto dalej sunie. Czekaj, czy jest opcja, że tak... Tak wsunie, że... O Jezu, że się zatrzymie. Że nie będzie przejścia. Jezu. Jezus Maria. Nie, głodna jestem. Jeź mi się. Nie, nic innego. O Jezu, zaś. Nic innego mi się nie chce. Ostatnio, nie wiem, wszyscy kuźwa wiedzą. Kuziu... Nie, wszyscy nie muszą wiedzieć, ale tak jak mówię, ja się śmieję. Ja się z tego ja się... Co mi pozostaje, jak się z tego śmiać z siebie? Nic. Nic, ja mogę pożartować. O Jezu, od tyłu? Co? Oj, ty w życiu! Tak, pomyślałam, mam nadzieję, że ci krwawa jatka wejdzie. No tak weszła trochę, ale tak... biedniejsza edycja. Aha, tu mamy ten, ale tu czasem coś przy tych jest, czasem. Czasem. Tym razem chyba nie ma tu nic. O! Pancerz, naprawię sobie, bo on już tam... W ogóle ma karabin... Ajejej, dawaj. Amunicję, karabin chiński ma. No daj to... Też, tak, też można. Jak nie możecie czegoś podnieść, a widzicie, że... Kochanie... Że jest, no jest, widzicie, jeszcze tu... O, przepraszam. No to w taki sposób. A co jest w tą stronę? Co tu mają? Co tu bandyci są jacyś? Co? To jest wejście gdzieś magiczne? Nie, to jest... Po prostu. Ta laserówka jest taka średnia, ale poużywamy, bo... Na początku miała ładne obrażenia. Szkoda, że nie da się tego... Tak, tego z tym. To są dwie różne bronie. Dzień dobry! O Jezu, więcej puszek. Ale coś tu macie, czy... Freedom... Nie, nie wychodzimy. Zaś poszła gdzie indziej, a... No po prostu, ej... Życie. Nigdy nie idzie się do celu od razu. Bo tam za rogiem może coś być. Tu chyba byliśmy, nie? Zeszliśmy na dół. Weszliśmy... Nie, tu chyba raczej nic nie ma. Spokojnie, zaraz pójdziemy we właściwą stronę. Nic złego się nie dzieje. No, czasem w takich tych są rzeczy. O, kolejny protektor, bo zawsze na stacji metra jest protektor. Nie wiem, czy zawsze 100%, ale no, wiecie. Aha, przeciętne, no to tego to ja już nie wymacam, bo to potrzeba 50. A to co to jest? Bilet. Nie no, bilet do metra to już mam. Jeden wam wystarczył, bierzcie. A tu co tu mamy? Co to za przejście jakieś? Aha, to jest takie miejscówka do siedzenia. Mami. Piękne, piękne, piękne to ci. Chodź, kochanie, ty też, sobie też wejdzie? Czy nie? Też. To jest normalny poziom trudności, to ja nie zmieniałam nic. Bo jest opcja, że możecie, jak ktoś nie wie, jest opcja zmiany. Aha, a tu zaraz wyjdzie Eliska łatwy. Nie, no gdzie? Boże mi... Pan i władca, pan prawnik psikusa zrobił. Rozgrywka. Normalny poziom trudności. Nie. Będzie... Jej, skończyła flauta na normalnym poziomie trudności. Tak jest się czym chwalić. Nie, no bo... Kolejny chiński... O Jezu, kolejny chiński. Widzicie, dwa chińskie, żem znalazła. Znaczy, w tym mam jeszcze w chałupce. No ale chyba ten jest najlepszy. Jeśli chodzi o maszynówki, to chiński jest najlepszy. Nie szturmowy, tylko chiński, no. Ja wiem, różnica paru punktów dosłownie. Zawsze coś. Oj, odbijam się czym? Wodą? Jejku, jeszcze... Ktoś mi obgadł... tak jasne. Nie, raczej nikt nie powinien mnie obgadywać.
skąd ja przyszłam? Aha, stąd. To były dwie toalety do wymacania i tu czasem jest coś takich tych kolejowych, to się jakoś, nie zawsze, ale kabiny biletowe, kabiny biletowe, kolejowe. Aha, pani władca dzwoni, ciekawe co chce. Jezus Maria z nim, naprawdę. Dobra, muszę zrobić ciach, ciach. W chałupie jest w garażu, pewnie siedzi, coś chce zaś... Jezus Maria. Several days later. Dobra, jestem z powrotem. Tak, sprawdzałam, czy mi się też nagrywa. O Jezu, co za chłopisko. Nie, no, nie, się wiecie. Ja się mogę pośmiać, ale... Gdyby on nie zadzwonił się, nie zapytał mnie, to wiecie, to nie byłby sobą, dosłownie. Jadłaś już? Ej, on mnie jak dziecko czy są trak, naprawdę. Zjadłaś już? Nie, nie mam czasu, kurde, a przeszło ci, już cię nie boli? No mówię wam, jak z dzieckiem, no ale... Ej, dobrze, bo jakby się nie interesował, to by było źle. Zjem sobie, mam jeszcze, tak mówię, obiad mam ten, ze wczoraj. Nie placki. Placki wczoraj nie mieliśmy. Wczoraj mieliśmy makaron, ten taki... tajwański, Boże drogi. Po tajsku nie... Brzmi tak samo. Dobre to było. Lubię smak. Już drugi raz jedliśmy. Więc muszę resztę sobie podgrzać, no bo szkoda mi, sorry. Ja jestem osobą, która... Nie lubi wyrzucać jedzenia, nie lubi marnować, no bo... Wiecie. Nas jest, powiedzmy, dwóch do jedzenia, a no, czas, nie powiem, że w ogóle się czasem nie marnuje, bo się czasem faktycznie marnuje. Czasem się niestety marnuje, ale no to tak. Arbuz. Ja nie lubię, on kuźwa dobrze wie, że ja nie lubię arbuzem, nie przepadam za arbuzem. No, on lubi, no to ten, zawsze pół zje. Znaczy nie pół całego arbuza, pół takie tego. Ćwiartki? Co powiedzieć, że ćwiartka? No bo połówka z połówki. No i zaś się zgubiła w tym metrze. Więc ja nie naprawdę ja nie przepadam za arbuzem. No jakoś tak... No nie mamy po drodze. Jak byłam mała, no to powiedzmy jadłam, ale nie wiem, jakoś chyba nie pamiętam, żeby... Ja wiem, że to okres letni. Arbuz na okres letni jest zajebisty, bo wiecie... No bo jeszcze jak w lodówce trzymacie, no to jest taki fajny, i picie wam, no, wody dużo, ale mnie, nie wiem, do mnie nie przemawia arbuz, naprawdę do mnie nie przemawia arbuz jakoś szczególnie, nic na to nie poradzę. Więc poszedł kawałek taki do kosza, wyrzuciłam go w końcu. Ile ja to będę trzymać? Nie wiem, ktoś będzie, o Jezu, przecież arbuzy są takie zajebiste. A ty zaś gdzieś łazisz po tych metrach, tunelach. Metrach. Aha, bo ten, dostaliśmy. Nie, bo ten, miałam coś na... O Jezus Maria. Nie wiem, co już miałam zrobić. Jezus. Ten, pancerz miałam naprawić sobie, bo miałam... Teraz się kapłam, bo zobaczyłam, wiecie... kolejnego nieszczęśnika z kompanii szponów, więc ja mam też... ten pancerz, więc sobie naprawimy go zaraz. Gdzie jest tam ten kolega? Łóżka. No zjem sobie spokojnie, ludzie, wy też nie musicie się przejmować, zjem sobie. Co ja użyłam? Czy ja sobie zepsułam jakiś pan... O Jezu, czy ja sobie jakiś pancerz właśnie zepsułam? Bo niektóre się stakują. No to było, nie ma prawa. Koniec. Koniec przyjemności.
No i kolejny chiński. Oni też mają właśnie albo laserówki, albo chińskie mają. No takie hobby, co ja poradzę im. Jeszcze coś tu jest. O tu z tego to jest, ale to... Nie, więc już nie naprawimy, to mamy na zaść. Na zaść, o Jezu, na zaść? Na co? Na zaś, jejku. No tego nie złożę, złożę. Więcej będziemy mieć ten miejsce. Dobra, pobawmy się tą laserówką, bo to wiecie. Coś tu było? Chyba nie. I to chyba jest już wyjście. Gdzie ja idę? Jezus, po prostu. Ej, dosłownie, gdzie ja idę? Wiecie, jak się zbieractwo włączy w krew, to się nie ten... Nie patrzycie, gdzie idziecie, tylko patrzycie, gdzie co może być. Spinka mi się złamała. A że amunicja nie waży nic w tej grze. Jak zbieracie na potęgę jak ja. No, no, no tak, no. Coś tu między tymi pochowaliście. Słoik! Słoik na mleko, nie butelka. Nie, mam jeszcze mleko do kawy. Dobra, i teraz się wracamy. Już teraz, znaczy nie wchodzę w te stacje inne. Bo to by był ciąg dalszy, ale no, cofniemy się. Pozbieraliśmy co mniej więcej, no sporo trochę, nie? Bo bronie i pancerz w razie W, jakby mi się coś tam popsuło trochę, to będę miała czym naprawić. Tu nie ma już nic, możemy iść w stronę znacznika, czyli gdzieś tam. Że musimy jeszcze na dół zejść. A tam byliśmy? Chyba byliśmy, nie? To schodzimy na dół. No więc są takie, o właśnie, aż tak rozbudowane te stacje metra, że wiecie... Grzech by było, wiecie, nie obszukać. No i musimy iść tam. No, pominęłabym amunicję, no kurde. Do chińskiego. Do chińskiego sklepu, nie. Karabinu. Sklepu. Ciekawe jak... tak, zastanawiam się jak jakościowo teraz chińskie sklepy. Czy lepiej, czy tak dalej, tak. No bo chińskie to zawsze... Jezus Maria, tanio! O Jezus Maria! O Jezus, ile tych psiaków tu jest. O Boziu. Nie, ja chcę tam... O, tego bym chciała. O Boziu, ale mnie... No wystraszyło mnie trochę. Nie powiem, że nie. Jest ja... Pieś... O, laserówka jest przynajmniej szybka. Miesko? Piesko. Piesko z mięsko. Jej smacznego. Rewnik zadzwoni. Zjadłaś? Tak, zjadłam psi. Ciekawe, jakbym powiedział, jakbym zjadł, że... Meat dog, albo dog meat. Dog meat? Po angielsku? No, że psie mięso. Nie no, nie mamy takiego w domu, więc... Było... Aha. Było... Ej, bardzo śmieszne, ale naprawdę idź coś zjedz. Dobrze, proszę pana, pójdę zaraz, zjem coś. O, kawę sobie zrobię, to ciasko sobie zjem. A potem zjem obiad. Resztę. Nie, nie macie maszyny. O, gdzieś ty sprzedał ten pistolet. Dwa psy! A gdzie? O, trzy, cztery psy tu były. I spieliło cię. Oj, no tak mi przykro, ale muszę. Ale przynajmniej zjem cię. Już na mięsko. No i chyba wszystko, nie? Pewnie skończymy tak odcinek, że... O.
Znaczy tutaj te wytrychy wydaje mi się, że się szybko łapią. Szybciej niż w innych grach. W Dying Light'cie to tak bym powiedziała, że tak więcej jest tego marginesu błędu. Ja te pale kolejowe będę kiedyś używać. Tak sobie zbieram, bo sobie zbieram. Nie no, na pewno. Jak tą pakietnicę? Pakietnicę? Powiedzmy. To pewnie będzie można. Chyba, że to jest... Nie, wydaje mi się, że coś jeszcze było. Albo mi się właśnie myli. No więc skończymy sobie zaraz odcinek, pewnie wychodząc na zewnątrz. Żeby nie było, że cały dzień spędziliśmy w kanałach. Jest jak norek z miodowych lat. O, lofty. Lofty, przyjemności wy... A to co? To nie moje! Ja nic... Z wrażenia nic nie zrobiłam. No Jezu. No przedwojenne pieniądze, no panie, no zostawiajcie mi takie, że... To się z kim tam pierze? Beze mnie, dosłownie. No słyszę gula. Ale nie wiem, czy pandyci, czy... No, w ogóle coś trzeba otworzyć sobie. Bandyci, czy... No raczej bandyci. Zrobisz co? Nawet nie trafiasz. A ty lepsze. No trafiłam, no. No to nie skończymy jeszcze na wyjściu. Chyba, że pociągnę jakoś tak szybciej niż zwykle. Nie, już pistoletu nie będę zbierać. No można by było się przespać, ale nie wiem, czy... Tam jeszcze coś jest. Łyżki? Nie chcę łyżki. Coś tam mieliśmy. Aha, ton i pięściarstwo ilustrowane. To chyba do siły jest. To broń biała. No dobra, może być i broń biała. Nie obrażę się ani trochę. Dobra, wiecie co, skończymy sobie tu odcinek w następnym odcinku, no pójdziemy dalej. Ja w międzyczasie, tylko nie wiem, który to będzie odcinek, pewnie sobie jeszcze Fallouta nagram, mam czas. Tylko muszę coś zjeść faktycznie. No i tyle. Tak, zwiesiłam się, bo myślę, co ja będę teraz, czy dalej będę sobie grać Fallouta, jak zjem, czy Rise of Tomb Raider. No albo to i obydwie mi się gry podobają, więc wiecie, to jest lotto. Dobrze, no nic, dzięki za oglądanie, proszę o subskrypcję, jeśli wam się podobało. Komentujcie, lajkujcie, dzielcie się moimi filmikami ze znajomymi, gdzieś tam na jakichś fajnych stronkach, bym bardzo miło i bardzo mi to pomogło. No jutro standardowo Fallout, trójka, no i ten Rise of Tomb Raider. Dzięki, cześć!